Witam serdecznie, nazywam się Mariola Czernochorska i jestem dyrektorką operacyjną Fundacji Iskierka. W czasie dzisiejszego nagrania chciałabym Państwu opowiedzieć o różnych formach wsparcia Fundacji, czyli jak każdy z Państwa może nam pomóc mądrze pomagać. Jedną z najbardziej powszechnych form wsparcia jest wpłata darowizny finansowej. Tę możecie kierować Państwo bezpośrednio na konkretnego, wybranego przez siebie podopiecznego, jak również na cele statutowe Fundacji. Jeśli zdecydujecie się Państwo wesprzeć konkretnego podopiecznego, zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie w zakładce Nasi Podopieczni możecie poznać jego pełną historię, dowiedzieć się, na jakim etapie leczenia obecnie się znajduje oraz w jaki sposób Państwa fundusze mogą pomóc mu w powrocie do zdrowia. Jeśli zdecydujecie się Państwo wesprzeć cele statutowe Fundacji, pomagacie równocześnie wszystkim naszym podopiecznym, ponieważ dzięki Państwa wpłatom możemy realizować nasze cele. Możemy na bieżąco zaopatrywać szpitale w potrzebny sprzęt medyczny, zaopatrywać w potrzebne ratujące życie leki, wspierać procesy rehabilitacji, czy po prostu realizować różnego rodzaju projekty terapeutyczno-integracyjne, które z myślą o naszych podopiecznych przygotowaliśmy. Aby dokonać wpłaty finansowej, możecie Państwo skorzystać z tradycyjnego przelewu bankowego. Numer konta znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej, albo wesprzeć się narzędziami do szybkiej wpłaty, które z myślą o Państwu przygotowaliśmy. Państwu nie zajmie to więcej niż 2 minuty, natomiast nam pozwoli w dalszym ciągu pomagać dzieciom z chorobami nowotworowymi. Przy wpłacie darowizny finansowej warto również pamiętać o tym, że każda darowizna podlega odpisowi od podatku. I tak w przypadku osób fizycznych limit ten wynosi do 6% dochodu w skali roku, natomiast w przypadku firm limit wynosi do 10%. Proszę pamiętać, że podstawą do rozliczenia jest bankowy dowód wpłaty. Jeśli natomiast chcielibyście Państwo otrzymać od nas dodatkowe potwierdzenie dokonania płatności, bardzo prosimy o kontakt z naszym biurem. Przygotujemy dla Państwa wszystkie stosowne dokumenty. Kolejnym sposobem, w jaki możecie Państwo nas wesprzeć, jest organizacja różnego rodzaju akcji pomocowych, które możecie kierować bezpośrednio na wybranego podopiecznego, jak również na Fundację Iskierka. Tak naprawdę bardzo lubimy tego typu akcje, ponieważ są to oddolne Państwa inicjatywy. Ludzi o wielkich sercach, którzy chcą zaangażować się, którzy chcą poświęcić swój czas i pomysł na to, żeby zrobić coś dobrego, żeby zaangażować swoje środowisko lokalne, poruszyć znajomych i wspólnie ruszyć do działania. Zatem jeśli macie Państwo jakikolwiek pomysł, przyjdźcie do nas. My chętnie podzielimy się z Państwem naszym doświadczeniem, wesprzemy naszą wiedzą, pomożemy przygotować, pokierujemy, w jaki sposób możecie Państwo to zrealizować. A ostatecznie bardzo chętnie opowiemy o tym innym, ponieważ uważamy, że warto tego typu akcje pokazywać i pokazywać po prostu, jak dookoła nas jest wiele osób, które chcą robić dobre. Tego typu akcji przygotowaliśmy już naprawdę wiele, natomiast chciałabym Państwu opowiedzieć choć o kilku. Jedną z nich jest Biegniemy z Mają. Bieg ten jest realizowany od kilku lat. Początkowo był realizowany pod nazwą Biegniemy dla Mai, ponieważ kiedy Maja zachorowała, jej rodzice i otoczenie chciało w ten sposób wesprzeć dziewczynkę. Natomiast kiedy Maja wyzdrowiała, uznali, że chcą tę akcję kontynuować i od tej pory rokrocznie realizują ją pod hasłem Biegniemy z Mają. I każdego roku dedykują ją innemu podopiecznemu fundacji. Kolejnym przykładem również fantastycznej akcji jest Paweł dla Iskierki. Była to samotna wędrówka Pawła, który sam niegdyś zmagał się z chorobą nowotworową. Natomiast już jako dorosły mężczyzna uznał, że chce w ten sposób dodać otuchy innym dzieciakom. Pokazać, że rak to nie wyrok, że można chorobę przezwyciężyć i można realizować fantastyczne projekty w swoim dorosłym życiu. Podobną akcję zrealizowała Karolina, która postanowiła na swoim składaku przemierzyć całą Polskę. I w ten sposób zbierała fundusze na remont neurochirurgii w Katowicach. Na koniec wspomnę o jeszcze jednym sposobie, w jaki możecie nas Państwo wesprzeć. Jest to wolontariat. Wolontariat tak naprawdę przynosi ogromne korzyści organizacji, ale również Państwu. Daje poczucie satysfakcji i poczucie wpływu na otaczającą rzeczywistość. Także jak Państwo widzicie, tych sposobów, w jaki możecie nas wesprzeć, jest naprawdę kilka. Wierzę, że każdy z Państwa może znaleźć coś specjalnie dla siebie. Polecamy się serdecznie.